Witam w kolejnym odcinku z gry World of Guns. Zastanawiałem się, jaką broń wybrać tym razem do zaprezentowania i no, nie mogłem się zdecydować. Więc spojrzałem na datę, chciałem sprawdzić, czy w dniu dzisiejszym, to jest 14 maja, czyli w dniu, w którym to nagrywam, czy wydarzyło się coś interesującego, co w jakiś sposób może, no nie wiem, zainspiruje mnie do wyboru broni. I okazało się, że owszem, ponieważ w 1955 roku został podpisany Układ Warszawski, więc stwierdziłem, że spróbuję wybrać jakąś broń właśnie z Układu Warszawskiego i mój wybór padł na SVD Dragunov. Zanim jeszcze przejdę do opisu tej broni, chciałem troszeczkę zmienić może formę tego, jak prezentuję broń. Oczywiście nadal będę mówił troszeczkę o historii, troszeczkę o tym, jak działa, ale samo rozkładanie chciałbym troszeczkę bardziej potraktować jako pewnego rodzaju poradnik. To znaczy takie drobne porady, jak rozkładać i składać, żeby uzyskać jak najlepszy wynik. O tak. No i teraz tak, przejdźmy może, popatrzmy sobie, jak ta broń wygląda. Dodam jeszcze, że akurat Dragunov jest tutaj w World of Guns, to jest jeden ze starszych modeli, co widać. Te właśnie takie bardziej kanciaste detale, tekstury troszeczkę takie może w gorszej jakości i niektóre elementy ewidentnie można by, moim zdaniem przynajmniej, rozłożyć na mniejsze, drobniejsze części, a nie jest to tutaj zrobione. No i teraz tak, Dragunov był projektowany w latach 1958-1963, no i został wybrany jakby do uzbrojenia Armii Czerwonej w 1963 roku w drodze konkursu. Sama nazwa, czyli to SVD, to po rosyjsku snajperska wintowka Dragunowa, czyli po prostu karabin snajperski Dragunowa, można by to tak najprościej przetłumaczyć. Czyli SVD, ja będę mówił w skrócie Dragunov. Broń na pewno znana z filmów, z gier, używana do dzisiaj, brała udział w przeróżnych konfliktach, w wojnie w Wietnamie, wojnie w Zatoce, tej pierwszej, drugiej, w Somalii, w Jugosławii. No i jest to jedna z tych, znaczy tak, w państwach bloku tego wschodniego to stała się bardzo taką popularną bronią wsparcia piechoty i całkiem niezłym karabinem snajperskim. Jak on działa i czym strzela? No, karabin Dragunova działa na zasadzie odprowadzania oczywiście gazów. Tak konstrukcyjnie może na pierwszy rzut oka przypominać konstrukcję kałasznikowa, aczkolwiek nie do końca tak jest, ponieważ w karabinie kałasznikowa, w AK, występuje coś takiego jak długi skok tłoka gazowego, natomiast w Dragunowie jest ten skok tłoka gazowego krótki, co zwiększa stabilność broni. Tą stabilność oraz celność poprawiono, czy też uzyskano również dzięki temu, że jest bardzo długa lufa. Oczywiście do karabinu można zamontować celownik, na przykład PSO-1 o czterokrotnym powiększeniu. Można też zamontować na przykład noktowizor. Jest to broń samopowtarzalna, to znaczy po każdym strzale automatycznie się przeładowuje. Nie można oczywiście prowadzić ognia ciągłego. Jest to i wada, i zaleta. No, zaleta tego typu, że broń jest na pewno szybko strzelna, znaczy w porównaniu z wieloma innymi karabinami snajperskimi, takimi, które są powtarzalne, czyli takimi, w których zamek trzeba ręcznie odryglować, odciągnąć, rzuca łuskę i potem ręcznie go zaryglować. Natomiast wadą jest to, że broń przez to staje się bardziej, może inaczej mówiąc, nie bardziej, ale mniej celna. To znaczy to wszystko, co w środku się rusza, tak, czyli może zróbmy jeszcze raz na spowolnieniu, czyli zamek, sprężyna i tak dalej, ten cały mechanizm, który się rusza przy strzale, jednak powoduje, że ten ogień nie jest tak precyzyjny, jaki mógłby być w innych karabinach snajperskich. Tutaj takim skutecznym odległością, na którą skutecznie można było strzelać, to jest 1000 metrów. No obecnie rekord snajperski, nie pamiętam, czy to już jest ponad
2,5 tysiąca na metrów na pewno było. Nie wiem, czy już nie przekroczone zostało 3 kilometry. Nie tak dawno czytałem, ale już w tym momencie nie pamiętam, musiałbym spojrzeć. Dragunov kaliber ma taki sam jak Kałasznikow, to znaczy 7,62, ale strzela innymi nabojami, czyli magazynek i nabój z Kałasznikowa do tej broni nie pasuje. Kałasznikow to jest nabój 7,62 mm z łuską 39 mm, natomiast w tym zastosowano nabój starszy i dłuższy, co za tym idzie, no, tego prochu w łusce było więcej, czy jest więcej, dlatego nabój ma większą moc, tak najprościej mówiąc. I był to, czy jest to nabój 7,62x54R z kryzą wystającą. Co ciekawe, geneza tego naboju sięga końca XIX wieku, a broń mamy z połowy, można powiedzieć, czy nawet drugiej połowy wieku XX. No jeszcze raz może popatrzmy, jak to strzela. Tutaj nie ma wielkiej filozofii, wszystko jest jasne. Myślę, że wszystko, co chciałem, co najważniejsze o tejże broni powiedziałem. Może jeszcze tak po jednym strzale rentgen. Przekrój można by wyłączyć, tak na dobrą sprawę. No. I chyba wszystko. O. No i jeszcze tutaj ciekawostka. Od razu widać, że zamek zostaje w tylnym położeniu po oddaniu ostatniego strzału, kiedy magazynek jest już pusty. Wyłączmy spowolnienie. No i znowu broń jest gotowa do strzału. Strzelać można tak szybko, jak naciska się spust. Oczywiście nie będzie wtedy broń bardzo celna. No dobra, przejdźmy teraz do rozkładania. I tak jak powiedziałem, troszeczkę chciałbym tutaj pokazać, może troszkę wolniej niż zwykle, ale tryb normalny, ale właśnie jest tak pokazanie takich może, no nie wiem, tutaj nie ma za dużej filozofii, jak to szybko zrobić, po prostu trzeba się jak zawsze broni nauczyć, ale jest tutaj ciekawy przykład na to, że tego karabinu, jeżeli ja go sobie ustawię w tej pozycji, tak jak teraz, praktycznie nie muszę w ogóle obracać. No i tak, zaczynam od magazynku, będę przyspieszał, żeby nie trwało to aż tak długo. Czyli tak, rozkładam magazynek, dalej celownik, pokrywę, sprężynę na przykład, zamek, teraz mogę kolbę. A, no właśnie, się pomyliłem, bo powinienem nacisnąć to. Dopiero teraz mogę okładziny zdjąć. Tłok. Tu już troszeczkę przyspieszę. Znowu. Generalnie jak go rozkładałem, to właśnie to była taka kolejność. Lufa. Szczerbinka. Lufę odłączyłem. Teraz cały ten mechanizm spustowy. I tutaj jest bardzo łatwo, bo właściwie idziemy po kolei, czyli od prawej do lewej. Składając po prostu odwracamy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Zatrzask magazynka. I zdaje się, że teraz to jest jedyny moment, gdzie trzeba by ten karabin obrócić. Po prostu, żeby do tego elementu sięgnąć. No i już. I jest rozłożony. Bardzo prosto. Praktycznie jakby patrząc pod jednym kątem, nie ruszając kamery. No i składając, można po prostu proces odwrócić. Tym razem od lewej do prawej. Te elementy już można przyczepić. Przy okazji magazynek. Dalej te wszystkie tutaj drobniejsze elementy tych części, które znajdują się na lufie.
przyspieszeń, które teraz cały ten system tłokowy, czy nie wiem jak to nazwać, o, okładziny, kolba, zamek, sprężyna powrotna, pokrywa komory zamkowej, żebym nie zapomniał o tym, właśnie celownik i magazynek na koniec i gotowe. Tak to wygląda. Spróbuję może jeszcze raz w trybie super. Powinno być szybciutko, bo tak jak mówię, akurat to bardzo przyjemna broń, bardzo szybko się ją rozkłada. Myślę, że w kolejnym odcinku spróbuję jakąś broń, że tak powiem, bliżej początku. Może Colta, zobaczę co tam jest, bo w tej chwili nawet już nie pamiętam. Czyli znowu, no mam nadzieję, że się nie pomylę. Jeśli się pomylę, to po prostu zakończę odcinek na tym. Ale znowu, cały czas jest ta możliwość akurat w tej broni, że nie muszę za bardzo kręcić kamerą, co zawsze jest czy skutkuje pozytywnie przy rozkładaniu i składaniu. No, tutaj jeszcze trzeba minimalnie kamerą ruszyć, bo czasem ten element jest po prostu zasłonięty. No i jest. No i znowu odwracamy ten proces. No, przy okazji też można. No teraz tak, żeby się nie pomylić. No. Niestety. Godziny. Znowuż kolba. Zamek. Ten element, bo łatwo można go przegapić. No i w trybie super też się udało. Elegancko. Także tak to wygląda, tak się składa, rozkłada moim zdaniem najłatwiej. No, powiedzmy w miarę łatwo i w miarę optymalnie właśnie karabin snajperski Dragunowa. Także mam nadzieję, że zobaczymy się i usłyszymy w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!